cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Tak, dzisiaj nagrywam, dzisiaj będziecie mieć z jednego dnia, ponieważ chcę, żeby był w środę, tak jak Wam obiecałam. No a jutro wyjeżdżamy do wuja. Próbuję Was tu ustawić trochę, czekajcie. O. Do wujka wyjeżdżamy, także tam może być problem z internetem, z przesyłaniem, więc wiecie. Robię właśnie ciasto, bo wczoraj mi się coś... Znaczy potem odkryłam już dlaczego, galetki nie chciały ściąć. Znaczy po prostu źle jedną pomieszałam, dlatego mi się wydawała, że jest nieścięta. No ale teraz jak machnę, to myślę, że w ciągu tych 3 godzin mi się ciasto zrobi. 3-4 godzin, dobra. 11. No, przyjechał na 4 godzin. Robię taki z samych galaretek, wiecie? Robię, a dlaczego 4 godziny? Bo przyjeżdżają do mnie goście. A bliżej przyjeżdża do mnie jedna z Was. No, słyszysz? Tymek. Tymek też jedzie, tak. Igor wie, że przyjeżdża chłopczyk w jego wieku, to już wiecie. Dobra, także ja robię same galaretek. I się odezwę, muszę się też ładna zrobić, żeby nie straszyć. To, że mnie tak widuje ogólnie, to nie znaczy, że musi na żywo mnie tak widzieć. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Jak widzieliście lub pewnie będziecie widzieć, bo nie wiem jeszcze jak to złożę. Sos mi się już robi. Ja naprawdę starałam się dzisiaj być ładna i chciałam nawet sobie, wiecie co, wyprostować włosy i w ogóle, ale w Krakowie jest przed burzą. I jest taki dramat, że to jest po prostu żoga. Ja jeszcze, wiecie, szybkie ogarnianko, gotowanko. Zrobiłam ciasto, skończyłam. I powiem Wam, że bałam się, właśnie otworzyłam lodówkę, bałam się, że mi galaretka, bo to dość dużo galaretki dałam tej na górze, mi się nie zdąży zetrzeć. Jezu, muszę jeszcze apaptażyć, tak mi głowa boli. Rzecz mi niedobrze, że nie zdążę stężeć, bo już mamy za 15 pierwszą, ja to około trzeciej, więc tak myślę, więc dodałam mrożonych wiśni. O, także ona jest prawie. Także mamy mrożone wiśnie, teraz przełożę na mniejszy palnik sos. Ja nie umiem, powiem Wam szczerze, nigdy nie potrafiłam obliczyć, ile mi wejdzie, jak ja wezmę tyle składników. I to jest dość sporo. Tak, Grzena, ale tam jest czwórka. U mnie Igor, ja. Jarek będzie musiał się zmusić, no i resztę najwyżej po prostu zamrożę, nie zmarnujemy. Także na malutki ogień. I to niech tak pyrka, przynajmniej te półtorej godzinki. A ja co? Pić. Muszę się napić, bo sobie lodu dodam. I popatrzcie się, z czym pracowałam. No, także ja idę się trochę podmalować, ale tylko trochę. I to było posprzątane, tylko Iguś szalał. Cały czas coś jest, ale odkąd, pewnie wiecie, moje dziecko stwierdziło, że nie chce już, żeby mama krzyczała, żeby siebie w pokoju. To leży u mnie na łóżku.
odkąd mam swojego wariata. I powiem wam szczerze, że dwa razy dziennie odkurzam. W sensie ja widzę, co koty robią. Co? Znowu mama odkurza, tak? To źle? On mi podświetla. Widzicie? Koty. Wczoraj było odkurzane. Jak mi on podświetla... Nie wiem, czy mnie było widać, słychać, ale jak on mi podświetla, to ja teraz mam w ogóle... Wiecie o tym, że ja byłam jeb***a za przeproszeniem. Jeśli chodzi o odkurzanie, to teraz to jest w ogóle... Bo mi podświetla, ile koty potrafią przez jeden dzień mi nasyfić. Także ja muszę sobie szybko machnąć odkurzaczem, ale dzisiaj już... A dlaczego robię dwa razy? Bo na dwie szczotki przechodzę. Jedną tą taką główną, to wszystko mi wymiata też z tych, a potem lecę tą, która jest do tych... do twardych podłóg. Także szybko sobie przelecę, przebiorę się, bo w sumie już będę miała wszystko zrobione, makaron to przy nich będę gotować. No i się zrobię, jest trochę ładna. Dobra. Lepiej nie będzie, jeśli chodzi o mnie, bo jest naprawdę duchota. Monia już jedzie, właśnie byliśmy przed chwilą w kontakcie. Oczywiście nie nagram tego, jak już tu będzie. Ale wiecie, właśnie stwierdziłam, że muszę podlać kwiatki. Nie wiem, czy słyszycie. Ale zbliża się burza. Dlatego mnie głowa boli, no i dlatego jest taka duchota. No ale kwiatuszki i tak muszą pić. Końska mucha, to. Także ja teraz podleję kwiatki. Sosik się robi cały czas. Także Igor tylko trochę robi bałagan. To. Ja chyba tego nie odepnę. Wiecie co, to była ćma. Teraz ćmy tutaj na ciuchach jest, a ja tak pająków też się boję. Ale ciem to już w ogóle. No, idę po kwiatuszki. Patrzcie, jak jest ciemno w domu. Widzicie? Tutaj do akwarium jest. Więc jest naprawdę ciemno. No, ale sosik. Sosik się robi. Proszę, już się obróciłam, no ale trudno. On cały czas się gotuje, żeby... Wiecie. Wody stracić. Troszkę i się zredukować. Już jest lepszy, już był. Także mamy. I tak głowa bolała, że zażyłam lek przeciwbólowy. W ogóle. Dobra. Ja wam. Ej, użyłam dzisiaj tego. Jak to się nazywa? Chciałam powiedzieć gluta. No, gluta na tego włosy. Ale już wam nie pokażę jednak. Ale może to chlebo i go. Nie pościeliłam dziecko, dziecko mnie zabije. Minuta. Dobra, już. Matka się poprawiła. A chciałam wam pokazać wcześniej, bo Igor już ma ten etap, że czeka, bo to jego kolega jedzie, bo powiedziałam, że będzie chłopczyk w jego wieku. I on już czeka, bo jego kolega jedzie. I moje dziecko co chwilę jest w oknie. Czekajcie, co on teraz kombinuje? U mnie w końcu zaczęło padać. Ej, nie, dobra, grzeczny jest. Także w końcu zacznę oddychać. Czemu tutaj? Proszę zabrać tą zabawki. Czemu taki bałagan? Jak kolega przyjdzie, mama też sobie weźmie zabawki. To co? Ma być taki bałagan? Tak. Można się było tego spodziewać, że dzisiaj będzie padać, bo Beatka sobie wczoraj brała konwersję i chciała, żeby jak najszybciej wyschły. Pomyślałam, że dzisiaj miał być trzeci dzień takich upałów. Także... Proszę to podnieść szybko. Także wiadomo. Wiecie, co zaczęło padać? To słyszycie? Ja się stąd nie ruszam. Co? Ja nie mam mocy już. Gdzie mam iść? Ja nie mam już mocy. Nie masz mocy? Nie. Czemu? Nie mam. Co? Tablet nie ma mocy? Nie. No to gdzie trzeba go dać? Nie. Zaraz będzie rosołek.
kwiatek stary? Tak. No. Widzicie, tutaj Jadek chce, żeby pomalował, bo tu kiedyś były te płytki, więc chce, żeby mi pomalował to po prostu. Na razie czekało być w lipcu. Termin się przesunął do końca wakacji. Gdzie jest ten mój mały synek? Krzywdę robisz. Kogo ty jesteś syn? Powiem wam, że teraz się zrobią. Ała, poczekaj! Musiałam przerwać, bo go mi wbijał ten drut. No druta tu miałam i mi wbijałeś niechcący. Przyjemnie się zrobiło. Nie wiem, czy słuchać właśnie jak grzmi. Ciasto się nie rusza. Burza. Burza jest? Moja jajka? Nie. Nie. A po co? O, to czeka na tatusia. A co, jak już będzie wracał do domu całkowicie? Co to? No tutaj to. Co? Nie. Ta dziadzia to co taka zostawił. Idzie? No. Idzie? Mhm. Idzie? Jeszcze nie idzie. I tak to jest. Sobie coś planować. Po co się malowałam? Jedno żartuję. Monia... No, przepraszam. Monia, nie chcę ci zdać twoje imię. Zdradziłam. Raczej do mnie nie przyjedzie, ponieważ są takie korki. Kraków cały stoi, ponieważ wiadomo, most Dębnicki jest robiony, a to jest główne połączenie północy z południem Krakowa. Autostrada stoi, ponieważ są dwa wypadki w autostradzie, w jedną i w drugą stronę. Więc Monia jest teraz, w tym momencie, przy Balicach, czyli stamtąd, co ma wyjeżdżać, jest godzina 15.15, więc zanim ona by tu dojechała, byłaby 16, więc... Jeśli by to było dobrze, oczywiście. Więc nie wiemy, czy by się wyrobiła na 17 z powrotem tam. A ja jestem grzeczna. Ja wczoraj się wieczorem przygotowywałam, bo wiecie co, bo ja chciałam, żeby Monika koło mnie stała, zajęła mi najlepsze miejsce. I no, musimy mieć identyfikatory. Więc jej wczoraj wydrukowałam identyfikator, zalaminowałam nawet, żeby był taki profesjonalny. No. I chyba się nie przyda. Ale znaleźliśmy parking, który moja siostra zawsze tam jeździła. I tam zawsze zostawiała samochód. Także oni tam mają niecałe 2 km teraz, więc może by dojechali. Zobaczymy jak z płatnością, bo też pokombinowałyśmy troszeczkę. No jest mi przykro. Nie wiem, kto teraz zje ten boloński. Monia, chyba ty, jak będziesz wracać. Zastanawiam się, czy ci to zamrożę, czy ci nie taki stary. Naprawdę wiemy, dlaczego było aż tak strasznie dzisiaj duszno. I pada, jest w końcu przyjemnie. Jest naprawdę, powiem wam, przyjemnie. Tylko jest mały problem. Nie, nie spadnie mi, Alo. Tylko jest mały problem, bo przyszła mi paczka z Shein. Wiecie, wysłali ją w sobotę, więc ja myślałam, że dzisiaj będzie tam dalej, bo tam tylko było, że przyjęli w sortowni, nic się tam nie ruszało. Mówię, a to będzie we wtorek, czyli jutro, a tu jest dzisiaj. Znaczy, wiecie, dla mnie dobrze, tak bym musiała albo koleżankę prosić, żeby mi odebrała albo coś, bo mnie już jutro nie ma, bo z rana jedziemy. No ale z drugiej strony muszę poczekać, bo z jego rym nie pójdziemy na taki deszcz. O, tutaj chyba widać. Także ja muszę poczekać. Gotuję makaron, który miała Monika też zjeść. Ale na szczęście już są na lotnisku godzinę wcześniej niż mieli być. Ale lepiej tak, niż jakby się mieli nie wyrobić. Także dzisiejszy dzień z przebojami. Co? No kolega nie jedzie tu. Kolega już jest na lotnisku. No. Igor najbardziej Tymka nie może przeżyć. No i stary też się nie zobaczył.
Ale stary się jeszcze zobaczył. No i młodziej też się jeszcze zobaczył. Także nic straconego. Nic. Czekamy, czy przestanie padać. I idę makaron z Igorem zjeść, skoro nikt do mnie nie dołączy. Więc nie chcę mówić, ale chyba mi się kot zepsuł. Leo, ja tu wcześniej siedziałam i on po prostu za mną siedział. Kot się mi zepsuł. Idziemy, przestało padać, także idziemy po paczkę. Od razu Igor chciał loda. Idę, czekajcie, muszę coś zobaczyć. Może być ciężko, no ale... Dobra. W sensie ja tutaj w paluszku mam ziazi. Kło mi się wbiło i mnie boli cały czas. No dobra, ale nie będę ubierać ziazów. No bo konwersy mi się suszą. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wyszło. Ma to jest powoli, nie skacz ze schodów. Ma za dużo energii. Masz za dużo energii? Także wypaliła mi. Burza przeszła, można jeść. Ale tu trzymałam jednej patrzcie jak miejsce. Miałam odjechać jak przyjedzie. Pilnować, stróżować, nie dadzą mi się wykazać. A wojna, bo po kałuży i teraz ma B w bucie. Pan mnie woła. Ale znów się duchota robi. Co? Ślimak. No jest ślimak. Tu jest. Tak, tu ma skorupkę. Jaki jest? Jest drugi? No. Jaki jest? No trzeci. Dobra, chociaż tyle sobie poprawię humor, że Monia nie dotarła, że chociaż Shein doszedł. Mam nadzieję, że jest dobry. Tu mamy dwie pary leginsów takich samych. Za chwilę przymierzę, a tu jest sukienka. Zobaczymy. Była bardzo tania, także boję się. Okej, okay, kwiatki takie, jakie miały być. Trzymajcie kciuki. Ja nie pamiętam, jaki to rozmiar wzięłam. Powiem wam, że jestem bardzo miło zaskoczona, ponieważ mamy... We wrześniu to wesele. No i na wesele pójdę w tej zielonej takiej, no ale nie miałam nic na poprawiny. Jedyne co tu bym zmieniła, no i to zmienię w sumie, to dołożę rozpierdak. Bo ta sukienka nie ma rozpierdaka, ale powiem wam, naprawdę dla wysokiej babki jest świetna. Mogę mieć tak. Mogę zrobić sobie hiszpankę. No. Tutaj wygląda na czarną, ale no nie jest czarna. O, teraz widzicie. Powiem wam, że ładne mówię wszystkim, ładnie. Ale sukienka jest zarąbista i ona kosztowała chyba z 50 zł. Na jakiejś wyprzedaży. Była w Shein. I tak wiecie, wiedziała za 50 zł to najwyżej wywalę. Ale poproszę o jakiś rozpierdaczek. Muszę dać do krawcowej, bo tak to jest zajebiste. A jak coś to sprawdziłam, to jest piątka. Bo tam nie było, ale tu mam. Także piątka i mam do tego jeszcze leginy. Leginy mniejsze chyba. Nie lubię być ja tym. Sobie wzięłam. Nie pamiętam, chyba takie zwykłe. O, materiał już widzę, że jest spoko. I one kosztują 20 zł za sztukę. Ja już widzę, że fajny. W sensie takim, że to nie jest ten taki, wiecie, jak na... przepraszam, kotku.
się zasłonił Igor. Jak na siłownię, ten taki śliski, tylko zwykła bawełna. I one są zwykłe czarne, tylko mają po prostu takie zakończenia. Za 20 zł były. Jak teraz patrzyłam, to mogłoby mieć nawet i trójki. Nic by się nie stało. Ale fajny materiał, bo oczywiście rozciągałam na ręce i wiecie, nie prześwituje dupa. Także plusik. No. Dobra, ja idę Piciu sobie zrobić wodę. I co? I powoli kończymy tego vloga. Z tego jednego dnia, pełnego niespodzianek. Jednych gorszych, drugich lepszych. Gorsze to to, że Monia nie dała rady. Ale cieszę się, że się udało z tym parkingiem. Co? Co mnie bijesz? Sadysto mały. Ale dobra sukienka. Naprawdę fajna, tylko tak jak mówię, no musi być rozpierdek, bo tak to taka jest, wiecie. A rozpierdek to taka ciężka, o. A rozpierdek doda jej takiej lekkości. Zdrówko dla mnie. Co, syneczku? Ostatnio kupiłam mu, wiecie co? W tym. Ostatnio. Wczoraj, przedwczoraj. W Lidlu. Fajna ta bluzeczka. Bo kupiłam w Rossmanie, pamiętam. Strasznie ją lubiałam. Kupiłam miesiąc temu. I ja nie wiem. Wróciła teraz właśnie od mojej mamy. I po prostu taka jakość bluzki, że no była przecudowna, jak ja ją kupowałam, bo była w Soniku, taka niebieściutka i w ogóle. A teraz ta bluzka wygląda, jakby miała chyba z 5 lat. Obeszła, nie wiem, 5 rodzeństwa. Chodzi mi o jakość oczywiście, nie to, że wiecie. Bo moje dziecko też ma po kimś też ciuchy, ja też daję. Aż wam pokażę, bo wyciągnę, bo ja jestem w szoku. Aż zastanawiam się, czy to jest ta. Ej, no, czy to wygląda wam na... No, teraz już 2-miesięczną. Nawet nie całą, 1,5 miesiąca ma bluzka. Proszę. 1,5 miesiąca. I właśnie miała ją mama moja. I chyba biały kolor się, jak dobrze widzę, stracił, bo nawet ten, no. Także jest do wyrzucenia. Ponownie, nie polecam Rossmana. Mamy 23:40. Czekajcie. I ja jestem grzeczna. Biorę się za montowanie filmu. Biorę się za montowanie filmu dla was, żebyście mieli na niedzielę. Dzisiaj mam poniedziałek, tak jak mówiłam, my jutro wyjeżdżamy. Więc no, nie miałabym jak dodać, bo tam wiadomo, mogę nie mieć z internetem. Po drodze, jak to się mówi, bo tam mogę mieć słaby internet, bo musiałam przykładać z tego, z telefonu. Zrobiłam sobie jeszcze, nie patrzcie się na moje skórki, ale wiecie co, ja tyle miesięcy nie robiłam paznokci, miałam tak straszne skórki, że szok. Zrobiłam sobie jeszcze szybkie pazury, bardzo szybkie. I co, i vloga kończę. Nie usuwam żadnych rzeczy, także mam nadzieję, że będzie wszystko. Już będę grzeczna, już chyba wiem wtedy, co na rocznicę mi Jarek wziął. Czy na moją rodzinę, to było, już nie pamiętam. Co takie mieliśmy fajne przebitki i się tak nagle zepsuły i to chyba musiałam zrobić to samo. Przepraszam, to samo. Wtedy nieświadomie, teraz już wiem, co zrobiłam źle po prostu. Także moja wina. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki i pa.